Siema, siema wszystkim. Witam Was ponownie z naszego sklepu Wędkarz Pro. Dzisiejszy film będzie nosił tytuł Przegląd wędlisk do metod feeder. Metoda w naszym kraju staje się coraz bardziej popularna. Dużo wędkarzy chce łowić tą techniką łowienia. No więc myślę, że warto sobie zrobić mały przegląd wędlisk przeznaczonych właśnie do metod feedera. Zaczniemy sobie może od pierwszego wędziska, od którego naprawdę bardzo wiele osób zaczyna swoją przygodę z metodą. Mianowicie jest to niedrogi kij ze stajni Robinsona z serii Stinger. Jest to akurat dokładnie model Stinger Method Feeder, wędka 3,30 w dwuskładzie, opisana przez producenta od 15 do 60 gram wyrzutu. Muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście ja nawet sam proponowałbym każdemu z Was, żebyście zaczęli swoją przygodę z metodą od tej wędki, dlatego że jest ona naprawdę bardzo miękka. Do metody generalnie stosujemy takie kije o bardzo parabolicznej akcji, które głęboko pracują, lub o takiej akcji progresywnej, które pracują górą, ale nadal ten dolnik się wygina i ma troszeczkę tam jeszcze zapasu mocy, tak? Natomiast Stinger jest to taka, bym powiedział, zapałeczka, taka wykałaczka w łowieniu na metodę, wędka, która jest naprawdę bardzo miękka. Może na początku będzie Wam się, że tak powiem, ciężko celnie rzucało tą wędką, no bo jednak im wędka sztywniejsza, te rzuty są celniejsze, ale ta wędka wybaczy Wam na początku Waszej przygody z metodą każdy błąd. Także jeśli nie chcecie wydawać dużo pieniędzy, a macie zamiar zacząć właśnie swoją przygodę z metodą, Stinger Method Feeder jest dla Was. Wędka 3,30 pozwoli Wam łowić bezpiecznie na dystansie od 10 do 50 metrów. No i oczywiście hol jakichś nawet niedużych karpików, czy to będą ryby 2-3 kilowe, czy jakieś takie bonusy już w przedziale 5-6 kg. Wędka naprawdę przy holu takiej ryby dostarczy Wam dużo adrenaliny. Także zapraszam do zapoznania się z ofertą Stingera. Wejdźcie sobie na naszą stronę, zobaczcie jak to wszystko wygląda. No i myślę, że warto naprawdę tą wędkę kupić. Teraz możecie zobaczyć, jak wędka pięknie się wygina, jaką ma głęboką pracę. No naprawdę coś fantastycznego. Teraz druga wędka, również bardzo popularna jak Stinger. Mianowicie jest to wędka Ultrafiolet Method Feeder od marki Mikado. Również przygotowałem sobie tutaj dzisiaj model 3,30. Jest to wędka do 90 gram wyrzutu. Długość taka sama jak w przypadku wcześniej prezentowanego Stingera, ale tutaj jednak już kij do 90 gram, znacznie sztywniejszy i z większym zapasem mocy. Wędka również w przystępnym przedziale cenowym, myślę, że każdego wędkarza stać na taki zakup. Bardzo ładnie wykonana. Ja może tutaj teraz poproszę kamerzystę o zbliżenie. W sumie jednym się te wstawki tutaj takie z tego ultrafioletu, z tych różowych, takich fioletowych i srebrnych nitek podobają, innym nie. Mi osobiście ten design się bardzo podoba. Często polecam tą wędkę wędkarzom. Sam zresztą lata temu zaczynałem od tej serii, łowiąc właśnie na metodę. Dlatego mam tutaj wiele do powiedzenia o tym kiju. Mianowicie jest to wędka szybka, bardzo celna, również głęboko pracuje, ale jednak ten dolnik jest tutaj naprawdę sztywny. Także jeśli wiecie, że będziecie łowić na łowiskach komercyjnych, gdzie występują już takie większe karpie, są to ryby, które często przekraczają 10 kg, myślę, że ta wędka świetnie się dla Was sprawdzi. Blank wędki bardzo smukły, rękojeść klasyczna, 3 tubeczki w zestawie. No myślę, że naprawdę warto również zainteresować się tym kijem na początku swojej przygody z metod feederem. Kolejna wędka, którą Wam zaprezentuję, jest to również wędzisko od Mikado, ale jest to model Xplode Method Feeder 3,30 do 120 gram. No na wstępie chciałbym powiedzieć, że ta wędka mimo opisu do 120 gram powinna mieć taki realny opis 80-90 gram. Jest to wędka dosyć miękka w szczycie, myślę, że nie warto tu zakładać jakichś większych podajników niż 50 gram, bo po prostu ona przy zarzucie będzie się za bardzo bujać. Ale naprawdę wędka również ze średniej półki cenowej, bardzo fajnie wykonana, o głębokiej pracy. Miałem przyjemność łowić tym wędziskiem, również mogę Wam go polecić. Wędka również taka o dosyć szybkiej akcji, ale z fajnie pracującą górą. O, teraz możecie właśnie zobaczyć na filmie, jak to wędzisko pięknie się ugina. Także wędka również dostarczy Wam wiele przyjemności z łowienia, nawet już niewielkich karpi, takich z przedziału 3-4-5 kg. A tutaj już taki przyłów bonusa w postaci 10 kg. No naprawdę to jest coś fantastycznego holować taką rybę na tym wędzisku. Myślę, że warto też wspomnieć, że wędka ma dwie zapasowe szczytówki i jest dostępna w wersji dwuskładowej w długości 3,30. Jeśli długość transportowa Wam przeszkadza, mamy takie wędki również o długości 3,50, wykonane w 3-składzie, także ta długość transportowa jest już krótsza i tą wędką 3,50 będziecie mogli rzucić zdecydowanie dalej. 3,30 poleciłbym Wam, gdy chcecie łowić na takim dystansie, na granicy 20-30 metra, maksymalnie myślę, że tym kijem spokojnie możecie machnąć 60-70 metrów. Przechodzimy sobie do następnej wędki.
teraz coś ze stajni okumy. Myślę, że każdy z Was słyszał o kołowrotkach okumy. Są to naprawdę fantastycznie wykonane kołowrotki. Wielu wędkarzy pyta często o kołowrotki okumy, dużo nimi handlujemy. Naprawdę mogę je polecić z czystym sumieniem. A co o wędkach okumy? No wędki okumy jednak nie są tak bardzo znane jak kołowrotki, ale muszę Wam przyznać, że model, który teraz zaprezentuję, mianowicie jest to Ceymar Method Feeder, jest naprawdę bardzo fajnie wykonaną wędką, również ze średniej półki cenowej, która powinna przypaść Wam do gustu. Jest to wędka 3,60 do 60 gram wyrzutu, wykonana tutaj w takiej klasycznej rękojeści. Zakończenie tutaj z gumy, z pianki Ewa, znaczy się przepraszam, tutaj klasyczny korek i uchwyt kołowrotka. Co warto też powiedzieć, jest to wędka trzyskładowa, więc również zmieści się w niewielkim pokrowcu. Myślę, że pokrowiec tutaj 135 będzie wystarczający w zupełności. Wędka wyposażona w trzy wymienne szczytówki. Bardzo fajna akcja, również miękki kij w szczycie, także sprawdzi się zarówno dla początkujących wędkarzy, jak i dla tych bardziej doświadczonych, którzy nie chcą wydawać dużej ilości pieniędzy na swój sprzęt. Co myślę, że jeszcze warto dodać, zobaczcie, tutaj wędka została uzbrojona w uchwyt na haczyk. Także po złożeniu wędki nie musicie po prostu haczyka gdzieś wbijać w piankę lub w korek, żeby nie powodować uszczerbków w rękojeści, tylko możecie sobie zestaw właśnie zaczepić o ten uchwyt. Myślę, że wędka fajnie sprawdzi się przy łowieniu właśnie też takich ryb z przedziału 2-5 kg. Bonus 10-kilogramowy będzie na pewno już bardzo wyginał ten kij, także tutaj będzie potrzeba troszeczkę umiejętności, aby taką rybę wyholować, ale na pewno warto zainteresować się tym kijem. Omówiliśmy sobie pokrótce wędki ze średniej półki cenowej, teraz przejdziemy na wędki troszkę droższe. Zaprezentuję Wam fajną wędkę 3,30, która sprawdzi się już przy zawodniczym łowieniu, oraz dwie wędki troszeczkę dłuższe, które sprawdzą się przy dystansowym wędkowaniu. A więc może zacznijmy od tego kija właśnie zawodniczego. Mianowicie jest to marka Robinson, model Method Feeder TX3. Wędki bardzo dobrze znane na naszym rynku, ze świetną opinią, często polecane. No myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba, że tak powiem, zachwalać tej wędki, bo ona ma już swoją renomę na rynku wyrobioną. Zwróćcie uwagę tutaj, jak fajnie jest wykonana rękojeść. Ta rękojeść jest przede wszystkim bardzo smukła, tak? To naprawdę widać od razu, jest to bardzo wygodne. Nawet fajnie trzyma się tego kija w ręce. Uchwyt kołowrotka tutaj z takim odsłoniętym insertem na blank, też bardzo fajny pomysł tutaj, więc bardzo chwalę Robinsona, lubię takie uchwyty. No i blank grubości ołówka, ta wędka jest naprawdę bardzo smukła, tak jak wspomniałem, jest to wędzisko 3,30 do 45 gram wyrzutu. Na pierwszy rzut oka, biorąc tą wędkę w rękę, ona wydaje się naprawdę dosyć sztywna. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to bardziej taki kij przeznaczony do klasycznego federa, tak? Do łowienia koszyczkiem z robaczkami. No ale nic bardziej mylnego. Tutaj jak nam rybka siądzie na tej wędce, ta wędka zaczyna od razu głęboko pracować. Mimo swojej szybkiej akcji naprawdę pracuje dosyć głęboko. Miałem okazję widzieć, jak koledzy łowią tymi wędkami. No, mnie osobiście bardzo urzekła. Mam nadzieję, że spodoba się i Wam. Wędka dwusekcyjna, również w zestawie trzy wymienne szczytówki. Wędka 3,30 do 45 gram wyrzutu, także no takie typowo zawodnicze łowienie na małe podajniki, 15-20, myślę, że 30 gram jakiś podajniczek small bądź medium też się tutaj sprawdzi, ale zwróćcie uwagę, tutaj przelotki w tej wędce są naprawdę dosyć małe, także od razu możemy dostrzec pewną zmianę, tak? Nie jest to wędka przeznaczona do łowienia na dużym dystansie, także jeśli chcecie po prostu mieć kij do łowienia na małych komercjach, na dystansie do 40, może 50 metra, myślę, że ta TX3 będzie właśnie dla Was. Nie bójcie się tego cienkiego blanku, bo tą wędką naprawdę możecie holować duże ryby. Wspomniałem troszkę o dystansowym łowieniu, a więc przechodzimy teraz do tych wędek dystansowych. Pierwszy kij, który Wam zaprezentuję, jest to wędka długości 3,90 do 120 gram. Model Katsudo Method Feeder Long Distance. Wędka od marki Mikado. No i też musicie tutaj zwrócić uwagę od razu na grubość blanku w tej wędce. No jest po prostu bardzo smukły. Myślę, że ciężko znaleźć wędkę o podobnej długości, która ma tak smukły blank i tak smukłą rękojeść. Rękojeść została tutaj wykonana w takim stylu troszeczkę karpiowym. Także zobaczcie, że tutaj nie mamy żadnego korka, tylko ta rękojeść pokryta jest taką antypoślizgową gumą. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ no niestety czasami musimy łowić w czasie deszczu i łapiąc po prostu za wędzisko mokrą ręką, ta dłoń nie będzie nam się przesuwać po prostu po rękojeści, tak? Dolnik jest naprawdę długi, także biorąc po prostu zamach też mamy tutaj dźwignię, żeby wykonać naprawdę porządny zamach i daleko posłać zestaw. Wędka 3,90 do 120 gram, również o takiej szybkiej akcji. Mogłoby się wydawać, że jest to wędka przeznaczona do klasyka, ale jest to wędka naprawdę głęboko pracująca.
taka progresja przechodząca w parabolę przy naprawdę dużej rybie. Miałem okazję łowić krótszymi tymi wędkami, no akurat tą długością nie łowiłem, no to tutaj też już sugeruję się bardzo opiniami klientów i kolegów, którzy wędkują tymi wędziskami. Tutaj naprawdę zestaw można posłać z tej wędki na bardzo daleką odległość. Podobno nawet 100, 110, 120 metrów jesteśmy w stanie uzyskać tym wędziskiem. Tylko też zwróćcie uwagę, że te przelotki w tej wędce nie są zbyt duże, więc tutaj nie stosowałbym jakichś bardzo wielkich kołowrotków takich typu Big Tip, tylko po prostu jakieś takie średniaki 5-6 tysięcy z wysokim nawojem nawet przy łowieniu na dystansie. Wędka wyposażona w 3 wymienne szczytówki i składająca się z 3 segmentów. Ostatnia wędka, która Wam dzisiaj zaprezentuję, jest to wędka od Sensasa, model Black Arrow 600, wędka 13-stopowa, czyli długość 3,90, heavy, opisana do 140 gram wyrzutu. Seria Black Arrow 600 powstała głównie właśnie z myślą o łowieniu na klasyka, ale jest w tej serii również sporo wędzisk, które świetnie sprawdzają się przy metodzie. Tą wędką również miałem okazję łowić, rzuty na 120-125 metrów z dużym kołowrotkiem dystansowym nie są tutaj problemem. Wędka przeznaczona, no bym powiedział, do łowienia na naprawdę dużym dystansie. Nie ma tutaj co łowić blisko, po prostu długim kijem. Rzuty są dalekie, wędka jest bardzo celna, posiada 3 wymienne szczytówki. I myślę, że tutaj na pewno warto wspomnieć o tych szczytówkach. Ja sobie wyciągnę jedną tą szczytówkę z wędki i Wam zaprezentuję, o co mi tutaj chodzi. A chodzi mi o kolor tej szczytówki, zobaczcie. Przeważnie te szczytówki są takie jednolite, że dół jest czarny i góra jest tylko zakończona jakąś tam czerwienią, zielenią bądź żółcią. Tutaj natomiast mam jeszcze taką białą wstawkę. Muszę Wam powiedzieć, że czy to jest pochmurna pogoda, czy bardzo słoneczna, ta biała końcóweczka naprawdę bardzo pomaga nam w obserwowaniu brań, gdy szczytówkę mamy blisko wody. Dobra, zamontujemy szczytóweczkę z powrotem. Pokażę Wam jeszcze przelotki w tej wędce. Pierwsza przelotka startowa jest naprawdę bardzo duża, także od razu dostrzegamy, że mowa jest tutaj o wędzisku dystansowym. Zobaczcie, jaka ta przelotka jest solidna. Naprawdę jest bardzo mocna. A myślę, że skoro jesteśmy przy przelotce, to pokażę tutaj jeszcze jeden bardzo fajny szczegół. Przełożę sobie tą wędkę z tej strony, mam nadzieję, że będzie to widać. Zobaczcie, na blanku mamy tutaj dwie takie małe białe kropeczki. Mam nadzieję, że jest to dobrze widoczne. Do czego to nam służy? No często po prostu rozkładamy wędki w pośpiechu, tak? Jakoś nierównomiernie rozłożymy te przelotki. Gdy przelotki nie idą w jednej linii, no wpływa to bardzo na odległość rzutów. Tutaj marka zastosowała właśnie takie oznaczenia, punkty, które pomogą nam w rozłożeniu wędki, aby przelotki po prostu biegły w jednej linii, co wpłynie na odległość naszych rzutów. Może jeszcze tutaj przejdźmy do rękojeści. Jest ona też bardzo fajnie wykonana, dosyć długa, także również możemy wykonać przy rzucie dźwigni, aby daleko posłać zestaw. I zobaczcie, ta rękojeść jest ścięta. Widzicie, ona w tym miejscu jest okrągła, a tutaj jest ścięta. Co daje nam taka rękojeść? Taka rękojeść powoduje, że przy rzucie dolnik idealnie przylega do naszego łokcia, czy nawet przy holu ryby. On nam tutaj cały czas przylega. Jest to po prostu bardzo wygodne dla wędkarza, bo ten dolnik nigdzie nam nie będzie uciekał w czasie holu ryby. Fajne również wykonanie tutaj na uchwyt kołowrotka, nakręcany od góry z takim małym logiem Sensasa. Mi się bardzo takie wstawki podobają. Myślę, że warto zainteresować się tym wędziskiem. Na koniec chciałbym Was zaprosić do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jak podobał Wam się ten film, a ja tylko chciałbym przypomnieć, że pod filmem macie wszystkie linki do tych wędzisk, także możecie sobie wejść do nas na sklep. W razie pytań dzwońcie lub piszcie do nas maile. A ja teraz lecę nagrywać kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć!